Siema, z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii FIFA Ultimate Team, odcinek z numerkiem 17 i tu muszę Wam serdecznie podziękować, bo pod odcinkiem z numerem 16 pobiliście rekord lajków, który w tym momencie dla mojego kanału wynosi 7! Okej, starczy już, dobra. Okej, przechodzimy do gry. Co Wam chcę dzisiaj pokazać? Dzisiaj chcę Wam pokazać karty, jakimi handluję, o tym już mówiłem. Handluję kartami formacji, jak widzicie tutaj sprzedało mi się ich aż 28, także naprawdę idą jak ciepłe bułeczki, można na tym zarobić, ale zobaczcie sami, trochę ich tu zeszło, 4312 za 900, są też inne formacje, 451 na przykład 1100, tu część nie zeszła, ale one zajdą spokojnie, nie macie się co martwić. Druga sprawa, czyli w sklepie mamy 5 jakichś dziwnych przedmiotów, co to są? Są to darmowe paczki, które w FIFA będą dostępne jeszcze przez parę dni, do 22 czerwca dokładnie. Możecie na nie trafić, jak logując się przez aplikację Ultimate Team do swojego Ultimate Team i wtedy dostajecie daily gifty. Są to różne paczki, tutaj na przykład brązowa, w której nie ma nic. Są zwykłe brązowe, mini brązowe, srebrne, zwykłe srebrne, mini srebrne, złote. Są też bonusy w końcach. Mi się udało nawet zgarnąć 2500 końców. Także jest to niezły wynik. Tutaj otwieramy kolejną brązową paczkę, bo jak wiadomo, wszyscy lubią oglądać otwieranie paczek. Tutaj również nic nie ma. Zostały nam jeszcze 3 paczki. Brązowa, srebrna i gold. Wszystkie oczywiście mini. Zobaczymy, czy będzie cokolwiek ciekawego w tych paczkach. W końcu one są darmowe, więc nic nie tracę końców. Mało tego zyskuję, bo część z tych rzeczy na pewno zejdzie na aukcjach. Jeden kontrakt, właściwie bezużyteczny. Zobaczymy, co to będzie w ostatnich 2 paczkach. Srebrna i Masakra. 65 tempa, 69 obrony, średni, ale jest kontrakt srebrny, także na pewno się przyda. Zobaczymy, co będzie w złotej paczce, może kontrakty, może fitness, to również trochę kosztuje, może zejść za trochę końców. Złota paka, zawodnik, nawet wyjątkowy, o proszę bardzo, 89 pace'a, wow, jest kozak, 85 dribbling, tylko 69 strzał, jak na napastnika trochę mało. No ale za darmo. Dobre i to. Nie trafił się żaden kontrakt. To by było na tyle takim tytułem wstępu. Pokazałem, czym handluję. Pokazałem paczki. Teraz zobaczmy mój skład. Albo najpierw zobaczmy sytuację w lidze. Sytuacja w lidze jest kiepska. To trzeba powiedzieć. Po 2 meczach 3 punkty. Czyli jest kiepsko, powinno być po 2 meczach 6 punktów, albo co najmniej 4. Tak wyglądał mój skład w poprzednim odcinku, ale sami dobrze wiecie, że dokonałem wzmocnienie. Czy to wzmocnienie? No właśnie. Helton Brownce. Poleciliście mi go w komentarzach. Wielkie dzięki. Liczę na Wasze sugestie odnośnie Ultimate Team. Każdą chętnie rozpatrzę. Drugie wzmocnienie. Danilo. Zwykłą wersję zamieniam na Inform. I trzecie wzmocnienie w tym odcinku. João Moutinho, również zwykła wersja na Inform, kosztował mnie ponad 32 tysiące, więc spodziewam się, że będzie to kozak. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. No i tyle, jesteśmy gotowi do gry. Jedziemy. Czekamy na pierwszego przeciwnika i zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwsza liga, także nie przelewki. Skład z BPL, taki dość standardowy. Jest Walcott na prawej stronie, czyli jest Pace, jest Young, Van Persie. Rzadziej stosowany, bo przecież nie ma pace'a. Yaya Touré. Naprawdę fajnie wygląda pomoc. Obrona trochę gorzej. Szczególnie dlatego, że nie mają maksymalnej chemii zawodnicy, ale skład wygląda naprawdę obiecująco. Zobaczymy, jak mi pójdzie Kubiks FC w czerwonych strojach. I muszę Wam z góry powiedzieć, że to nie był najlepszy mecz w moim wykonaniu. Sami to zresztą zobaczycie. Już pierwsza sytuacja mojego przeciwnika dała znać o tym, że moje miejsce w szeregu jest z góry ustalone. Tutaj widzieliście Walcotta, w jaki sposób wykorzystuje się pace. Świetnie był ustawiony. No ale broni Helton tutaj po raz kolejny. To był koncert tego
tego gracza. Świetny bramkarz, rewelacyjny bramkarz, nie żałuję zakupu. Tutaj kolejna sytuacja, kolejna obrona tym razem z rzutu rożnego. Często tracę bramki z rzutów rożnych, także taki bramkarz to skarb. Kolejna sytuacja, ale nic z tego. I pierwsza połowa skończyła się wynikiem 0-0. Takie sytuacje miał mój przeciwnik. Moich sytuacji nie widzieliście, bo ja sytuacji nie miałem. Na sytuację musiałem czekać do drugiej połowy. Oto jedna z nich, Gonzalez, z takim trochę anemicznym strzałem. Próbował pokonać Petra Cecha, nie udało się. A w odpowiedzi mój rywal, Young, przepycha się z Garajem, znalazł sobie trochę miejsca i w taki sposób z dziwnego dość kąta zdobywa bramkę. 51 minuta i przegrywam 1-0. Przebieg spotkania nie wskazywał na to, bym mógł jeszcze coś w tym meczu ugrać. Ale starałem się walczyć. Dużo walki w środku pola. Tutaj kolejna sytuacja mojego rywala. Kolejny raz broni Helton i znowu broni Helton. Rewelacyjny bramkarz. Polecam go wszystkim po tym meczu i po kolejnych, jakie zobaczycie. Naprawdę. A o tej bramce to ja nawet nie będę mówił. Zobaczcie sami. Rewelacyjny strzał. Bramkarz bez szans, takiej odległości. No i cóż, 2-0, 72 minuta. Bez nadziei na jakąkolwiek zmianę. Aczkolwiek w dalszym ciągu się starałem. Proszę bardzo, piękna, długa piłka do Gonzaleza, ten w pole karne. I ktoż tam się znalazł? Nie Lima, Danilo, prawy obrońca. Jakimś cudem zawędrował w pole karne, zdobył bramkę na 2-1. Uwierzyłem w tym momencie, że jeszcze coś uda mi się wyciągnąć z tego meczu. A że wiara góry przenosi, tutaj macie ostatnią akcję, nieudaną, niestety. Tak się skończył mecz, 2-1, druga porażka z rzędu w lidze, ale nie rozpamiętujemy tego. Od razu przechodzimy do kolejnego meczu, sporo zmian ze względu na fitness. Połowa informów praktycznie już poniżej 90, a mam taką zasadę, że 90 fitness i zmiana, a to skład mojego rywala. Czy mogłem trafić gorzej? Być może mogłem. Naprawdę niebieskie karty są groźne, wyglądają bardzo groźnie. Ten atak Aguero z Tevezem również wygląda bardzo groźnie. Zestawienie obrony, no i Casillas w bramce. Nie zapowiadało się na łatwy mecz. I taki też nie był. Kubiks FC w czarnych strojach z niebieskimi akcentami. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym meczu. Padał deszcz, więc mogło mi pójść nie najlepiej, bo nie wychodzi mi granie w deszczu, ale na całe szczęście mam Heltona. Cóż to jest za bramkarz? Co on broni za sytuację? Tutaj pierwsza sytuacja z mojej strony. Fernando przepycha się, zdołał się przepchnąć, będzie dośrodkowywał w pole karne Danilo Diaz. I jakim cudem to nie wpada. Sam nie wiem, ale mamy jeszcze rzut rożny, jest szansa. Dośrodkowanie, strzał i znowu broni Casillas. Niestety, a w odpowiedzi mój rywal i ta niebieska karta Pique 1-0. Tym razem Heltonowi nie udało się obronić, ale przecież on nie może wszystkiego bronić. Nie ma takich bramkarzy w FIFA. Bardzo tani, bardzo dobry. Tutaj jeszcze musiałem odreagować stratę bramki takim strzałem. Gdyby to wpadło, no kto wie, no ale niestety. Tutaj kolejna akcja mojego rywala, dośrodkowanie i znowu broni Helton. Nie wiem, czy on jest wysoki, ale podejrzewam, że jest wysoki i broni piłki lecące na słupek. Tutaj kolejna sytuacja, błąd mojego rywala przy wyprowadzaniu piłki z rzutu wolnego. I Martinez zdobywa wyrównującą bramkę dość przypadkowo, dość szczęśliwie. Szczerze mówiąc, nie zasłużyłem na remis, zarówno w tym, jak i w poprzednim meczu. Ale do przerwy 1-1. Jestem zadowolony z takiego wyniku, aczkolwiek sami wiecie, że potrzebuję 9 punktów do utrzymania. A będzie o to naprawdę bardzo trudno, bo tu kolejna sytuacja mojego rywala, niemal rozstąpili się przed Tevezem obrońcy, a że była to 86 minuta, moja sytuacja była bardzo, bardzo ciężka. 2-1, Kubiks FC przegrywa w 86 minucie. Jeśli przegram ten mecz, będzie to już trzecia porażka z rzędu, a to się jeszcze w historii tej serii nie zdarzyło, a tak też skończył się ten mecz. Jest źle, jest nawet bardzo źle. 2-1 po golach Teveza i Pique.
odpowiedział jednym trafieniem Martinez. I wracamy do niemal najsilniejszego zestawienia. Brakuje tutaj z lewej strony jednego z obrońców i obronie Garaya. Skład kolejnego rywala BPL. Nie mogło być inaczej. Co można o nim powiedzieć? Jest Remy, jest Nasri, jest Cazorla. On jest dość rzadko stosowany na tej pozycji jako CAM. Jest Nasri, a Cazorla no jest rzadko stosowany. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę statystyki ma obłędne. Zaczynamy mecz. Kubiks FC już w żałobnych czarnych strojach po trzech porażkach. Tutaj mamy akcję Mossoro, zaraz po poczęciu trochę dribblingu z lewej strony, dośrodkowanie, jest szansa, niestety wybija David Luiz. Ale ja dalej atakuję, Hugowiana. Kupowałem go, czytałem opinię, niesamowity strzał z daleka, niestety nie potwierdził tego w tym momencie. Ale naprawdę liczę na niego cały czas. Będę na pewno próbował nim strzelać z daleka. Tutaj akcja mojego rywala, to stuprocentowa szansa praktycznie, ale piłka niemal wprost Feltona i on też wyjaśnia sytuację. Tutaj kolejna sytuacja mojego rywala, 45. minuta, Fernando Torres i znowu Helton. Rewelacyjny bramkarz. Niestety mam jeszcze rzut rożny dla mojego rywala i tutaj już Helton bez szans. Loic Remy zdobywa bramkę i po golu do szatni przegrywam 1-0. Fatalnie mi idzie, fatalnie, to fatalny dzień. Pogoda, to chyba pogoda, no na pewno pogoda, no przecież na pewno nie u mnie moje umiejętności. 52. minuta, oblężenie bramki mojego rywala trwa, Hugowiana, no to jest idealna sytuacja, nie wiem dlaczego tego nie wykorzystał. Kolejna sytuacja, znowu Hugowiana, chociaż nie gra na napadzie, takie sytuacje powinien wykorzystywać, no niestety. Tutaj znowu znalazł się Danilo, nie wiem skąd, w ataku, wyjaśniają obrońcy mojego rywala. Tutaj jeszcze strzał Ture z daleka. I tak też skończył się ten mecz. Przegrałem 4. mecz z rzędu. Także jest dramat, jest tragedia, jest żałoba. Flagi klubowe opuszczone do połowy masztu, ponieważ zostało mi w lidze 5 spotkań. A mam tylko 3 punkty na koncie. Także nie mam już szans wygrać ligi. Ale znalazłem przyczynę porażki. Wiecie dlaczego Hugowiana nie trafia? Bo jest lewonożny. Warto znać swoich zawodników. Warto wiedzieć, kogo się kupuje. Przez cały czas myślałem, że on jest prawonożny. No niestety jest lewonożny. Weak foot, 3 gwiazdki. Także trudno się dziwić, że tych strzałów nie udało mu się trafić. I to było na tyle w tym odcinku. Nie udało się wygrać. Mało padło bramek. Słaby odcinek. No cóż, może następny będzie lepszy. Zapraszam was serdecznie. Sprawdźcie to. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć!